Dzień dobry, dzień dobry. Poniedziałek, 23 września. Taka aura. Proszę. Słoneczko, czyste niebo. Jest gdzieś godzina 7:17. Tak, 7:17 jest dokładnie. Lekki chłodzik, piękny poranek. Lekki chłodzik, poranek. Naprawdę super. Ja uwielbiam takie poranki. I witam Was serdecznie. Oczywiście tradycyjnie stuk-puk kubeczkami. Dzisiaj kubeczek Maxwell House, który dostałem od mamy. Jeszcze mam filiżankę Maxwell House. To są właśnie te kubeczki, które żeśmy przeczytali, bo jeden z naszych widzów napisał, że takie kubeczki chodzą po 200 zł. Byłem w szoku. Sprawdziliśmy faktycznie. Dlaczego? Nie wiadomo. Może nabrały takiej mocy kolekcjonerskiej, kto wie. A kiedyś były za darmo. Z tej strony tak. Stuk-puk kubeczkami i witam Was w imieniu Danusi. Ona tam jest w kuchni, teraz robi śniadanko dla dzieciaków do szkoły oczywiście. To jest pyszne, kochani. Dobrego startu w nowy tydzień, dobrego zdrówka, dobrego humorku. A my cóż, w koło Macieju, znowu poniedziałek. Później będzie znowu piątek. Bardzo szybko ten czas leci. Ale tak, a propos tego czasu, który tak szybko leci, to nawet jeśli masz tak szybko lecieć, skoro już nie mamy na to wpływu, a przynajmniej mnie się tak wydaje, że bardzo szybko leci, to niech Wam leci tak, jak Wy byście sobie tego życzyli. Bo każdy może ma inne życzenia, inne pragnienia, inne oczekiwania od życia. Więc po prostu pojadę tak uniwersalnie i powiem, żeby leciał czas w taki sposób, jak Wy sobie tego życzycie. Do zobaczenia. Uciekam, kochani, bo się kawka powoli kończy, a czas mnie również goni. Chciałem się tylko tak przywitać i podzielić się z Wami tym fajnym porankiem, słonecznym bardzo. Przyjemnie się siedzi, nie trzeba się grubo ubierać póki co jeszcze. No wiadomo, podkoszulek mam pod spodem, a takim rozpinaną taką bluzę no już trzeba założyć, bo mógłbym się troszeczkę przeziębić. A wiecie, po tym szczepieniu chciałem Wam jeszcze powiedzieć, a propos, już tak zahaczyłem zdrowia, że w ogóle nie mam, nie miałem i nie mam nadal żadnych objawów. Nie wiem, czy ta szczepionka będzie działać u mnie, czy co. No wszyscy mieli objawy i nawet Kaja miała troszeczkę, mimo że ona miała bardzo takie delikatne objawy po tym szczepieniu. Danusia chyba najwięcej, a ja nic, kompletnie nic. No widocznie może mój organizm tak działa. Tak czy siak, do zobaczenia, do później, trzymajcie się, cześć i uważajcie na siebie, bo jest sezon przeziębieniowy, wiadomo, jak ktoś może, to niech unika takich właśnie dużych skupisk ludzkich, żeby się nie przeziębić. Ale oczywiście, jeśli jest to możliwe, bo czasami jest to niemożliwe i wtedy trzeba mocno trzymać kciuki, żeby się nie zarazić i uważać na siebie. Myjcie ręce, po prostu też myjcie ręce. Ja wiem, że to jest 100% nie uchroni, ale po przyjściu z miasta myjcie ręce, nie zapominajcie o tym. To też ważne jest bardzo. Do zobaczenia. Do później. Dzień dobry. Witamy bardzo jesiennie dzisiaj. W takim sensie, że oczywiście mamy pierwszy dzień kalendarzowej jesieni. Pogoda bardzo przyjemna jak na wrzesień, naprawdę jest bardzo milutko. Dzisiaj rano szłam, to stwierdziłam, że nie trzeba się grubo ubierać, tylko właśnie jakaś cienka bluzka, spodnie, założyłam dzisiaj balerinę i tyle wystarczyło. Wystrój jak najbardziej u nas cały czas jesienny, ale to już tak myślę od 2 tygodni. Ale jakie fajnie ułożyło, nie? Na ten wystrój jesienny pada jesienne słoneczko. Tak, jesienne słoneczko. Powiem Wam, że fajna jest taka... No, niektórzy to do zupy biorą, tak jak Gabrysia sobie zrobiła ostatnio też właśnie zakupy w Pepco, ma identyczną miseczkę i jeszcze w kolorze pomarańczowym, my również mamy tą pomarańczową, ale ja ją stosuję, wiecie co, nie do zupy, tylko właśnie na jakieś można przekąski, cukierki, ja akurat mam teraz cukierki, wcześniej miałam tutaj orzeszki, także ona może być na wiele sposobów, nie, wykorzystywana. Tak, może tak. Do tego pięknie pachnąca świeczuszka.
Ten knot jest świetny, naprawdę. No, robi robotę. Pierwszy raz mam taki drewniany i on jest naprawdę świetny. Jak już jest, powiedzmy, taki wieczór, taka przyjemna atmosfera, można sobie zapalić i taki delikatny, bardzo delikatny, takie skwierczenie, wiecie, drewna. Można słychać, jak się pali. O. A tutaj miałam ostatnio bezy, teraz są jakieś tam batoniki, które sobie dziewczyny po jednym zawsze zabierają do szkoły. Też między innymi zbożowe. Tu z kolei mamy właśnie, wcześniej też już Wam pokazywałam, bardzo podoba mi się cały czas ta osłonka na jakieś tam właśnie kwiaty. Ona jest na takich, widzicie, ma małych, niskich nóżkach takich i ona naprawdę bardzo fajnie wygląda. Świeczuszka, świeczuszka bardzo fajna. Ojejku, nie wiem, czy ja jedną ręką otworzę, bo to tak dosyć ciężko się otwiera. Ale zaraz spróbuję. Nie. O, z takim podwójnym knotem. Halo, halo, wyostrzyj się, kamerko, tutaj. Bardzo niegrzeczna kamerka. Niegrzeczna kamereczka jesteś. No. Nie chcę wyostrzyć. O, jest, o, dobra, teraz jest. Ale jaki zapach intensywny, czujesz? Mhm. Ja stąd tutaj czuję, nie muszę się nachylać. No, i naprawdę bardzo intensywny, no, zapaszek. Także jeszcze nie była odpalana. Myślę, że... Ojej, no. Bardzo pachnie, nie? No, także ciekawe, jak się ją zapali, jak to będzie. No, pewno jeszcze bardziej będzie, no, ciepło. No. Znaczy, wiesz, nam dlatego tak jest intensywny, no, bo mamy uchylone okno i zawiewa ten wiatr. Ale nie, i tak, wiesz, i tak czuć. Po prostu na nas. No i taka złota dynia, po prostu taka ozdóbka postawiona. Także u nas tylko tak. A, tu ma Kajusia swój kubeczek. Kajusia ma chyba... ten kubeczek i jeszcze jeden, no i jeszcze dla mnie kupiła kiedyś tam. Więc u nas naprawdę jest bardzo jesiennie. A i mam piękną tutaj podkładkę taką z wzorem łowickim. A tu mam nasz kochany Kraków. Tak. Nie chcę się wyostrzyć. A byliśmy tu i byliśmy... Ale wiesz co, ona mnie denerwuje, ta kamera twoja. Bo nie chce się, wiesz. Nie chce ostrzyć? No bo coś się tam... O, jest. Dziękujemy, kamerko. Dziękujemy teraz. No także te podkładki też są bardzo... Wojciecha. A my byliśmy tutaj za tymi koniami. Tu na rogu, tak, sukiennic z ławka. Tak, tak, to tam kojarzę. No. No. I tu jest jeszcze jedna ozdóbka jesienna. Tak wygląda. Kukulkowa. I sobie kukulek. Śpi sobie chłopak. I jeszcze przy okazji Wam pokażę ryż, który bardzo smakuje mi. Z tej firmy Cenos. Mogłoby się wydawać, że ryż jak ryż, ale ten jest naprawdę bardzo smaczny. I ma 8... Przyjechali po Ciebie. O cholera, co? Uciekam do piwnicy. Szybko. Rura, Tomek. Do dziadka. 8 torebek. I on kosztował około 6 chyba złotych w Dino. No. A jest bardzo, bardzo smaczny, naprawdę. Już jesteśmy obydwoje. Tak, jesteśmy. Dzień dobry po raz kolejny. Nagrywałeś chyba dzisiaj, prawda? Nagrywałem. Ale jak nam słoneczko do domu wpada, no, nie? Tutaj takie mamy. Ojej. Promienie słońca. No, faktycznie. Jakbyś jakieś plamy miał. No, jakby miał jakieś plamy. Plamisty. Nie, piękny poranek. Tomasz Plamisty. Plamisty. Odmiana dżentelmena taka. Silnie trujący, toksyczny. Ojejku. Nie, jest taki jakiś grzyb plamisty. No, coś muchomor tam jest. Plamisty czy coś tam? Nie wiem. Ale ty na szczęście takim muchomorem nie jesteś. No, na szczęście właśnie nie jestem. Jesteś moim tumulkiem. Tak. To się wytnie wszystko. Mhm, już grzeje mocno. Już grzeje. Nie, piękna pogoda jest i dlatego mamy dobre humory. Dobre humory mamy. Zaczęliśmy tak fajnie. Nowy tydzień, poniedziałek, także... Energia jest. Energia jest i myślę, że będzie, ale dzisiaj w ogóle energia musi być, bo jeszcze mnie czeka dzisiaj wyjście do szkoły. Oj. Dlatego, że dzisiaj jest zebranie u jednej z moich panienek. I no, wiadomo, te pierwsze to trzeba być obecnym, a te kolejne to tak różnie, wiecie, to już tak nie przywiązuje też wagi, jeżeli moje córki się dobrze uczą w miarę, nie ma jakichś tam innych problemów, to różnie z tym bywa. Czasami chodzę na te późniejsze zebrania, czasami nie.
A w zależności od tego, czy coś się dzieje, czy nie, czy jest potrzeba, czy nie ma potrzeby, bo wiecie, teraz jest takie ułatwienie z tymi dzienniczkami No. elektronicznymi. Ja mam do wszystkiego wgląd. Tak naprawdę, jeżeli macie jakieś pytanie, czy jakąś sprawę do nauczyciela, to wystarczy zadzwonić albo napisać na Messengerze No, do czasy się zmieniły. pani nauczycielki. I na wagary się nie dochodzi, wszystko wiadomo. Wszystko od razu widać. No. Zaraz tam, wiecie, jak jakaś nieobecność, to zaraz powiadomienie przychodzi, że dziecko jest nieobecne na jakiejś tam lekcji. No i tak to jest niestety. No. Teraz się już nic nie ukryje. Jest tylko już od rodzica zależy, czy usprawiedliwi dziecko, czy nie. Czy nie? No. Jak było na wagarach, to ciężko. Ale teraz się nie da. Druga sprawa, dawniej się inaczej wywiadówki w szkole przeżywało. No, zgadza się, inaczej było tak, bo No. rodzic też nie miał tak na bieżąco wglądów, No. oceny. Były Tak. normalne dzienniki. Dopiero na wywiadówce pani rozdawała kartki z ocenami wszystkimi, nie? No i człowiek czasami się stresował, co to tam będzie na tej wywiadówce. I proszę panią, nie było go w szkole. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. W piątek na jednej lekcji później uciekł. No, a często uciekałeś? Nie, ja nigdy nie uciekałem. No. Tylko jak już gdzieś tam dzień wagarowicza czy coś, no to już w ogóle nie przychodziłem. No, ja wam powiem, że chyba bardziej w szkole średniej mi się zdarzało, że tam zwiałam z jakiejś lekcji, nie? To tak, to w szkole średniej tak. Niektórzy chłopacy mówią, że spływ Dunajcem będą robić. Nauczycielka się tak uśmiechała, nie wiedziała, o co chodzi. A w szkole była taki marmur ozdobny, no, w krakowskiej jedynce. I ten marmur był ładnie wypolerowany. Tu obok były schody normalnie i taki marmur był w dół. I to i tak robili. Czekali tam z plecakami, no i nauczycielka: zapraszam do klasy, nie? A oni na ten marmur, plecaki na ten, i dupą jechali po tym marmurze. I zjeżdżali na sam parcel i uciekali. No i spływ Dunajczym był. No to faktycznie spływ. No. No, tak. A teraz się tak nie da, nie. Teraz no... Technologia pilnuje. No nie da się, nie da się faktycznie, ale no to też czasami rodzic może oko. Ale to nawet i dobrze. No. Nie no, ale faktycznie wygoda z tym dzienniczkiem jest teraz. Bardzo, bardzo wygodne jest to. No, bo jak te czasami te zebrania i w ogóle to można sobie je odpuścić, nie? Na tych pierwszych to przeważnie jestem. Zawsze chodzę na te pierwsze, bo to wiadomo, jakieś tam składki, opłaty, jakieś tam wybieranie trójki klasowej. Ojejku, a ja nigdy nie lubiłam być w trójce. Zdarzyło mi się chyba raz czy dwa razy, że byłam. Ale ja tak jakoś niekoniecznie do tego chyba się nadaję. Zawsze tam... Nie odczuwasz takiej potrzeby? Nie odczuwam, nie jestem taka, wiecie, że muszę rządzić tam zaraz całą klasą i rozporządzać, co nie tylko, także ja tą akurat się gdzieś tam wycofuję, chowam się z tyłu, żeby mnie nie wybrali. Nie, po prostu nie lubię, nie chcę i raczej unikam. Ale jak coś trzeba pomóc, jak coś na przykład trzeba, nie wiem, jakieś coś przynieść do szkoły, czy ciasto upiec, czy coś, to nie ma problemu. Zawsze tam, jestem chętna do pomocy w razie czego. Teraz to już te dzieciaki też starsze. Kiedyś to było inaczej, jak dzieci młodsze, w takich tych 1-3 klasach szczególnie. No to wiadomo, że to wszystko tutaj rodzice musieli całą tą rolę taką przejąć. No oczywiście wiedział, czyja to jest praca, nie? Tak, ale chodzi mi na przykład bardziej o jakieś organizowanie imprez. A, no to wiadomo. Że jak jakaś tam choinka czy coś, no to przeważnie rodzice, wiadomo, robili zakupy, a teraz to już tam na przykład Dzień Chłopaka. Kiedy jest Dzień Chłopaka? 30? Nie mam pojęcia. W każdym razie, no właśnie teraz już tam dziewczynki się składają na jakieś tam rzeczy dla chłopaków w klasie, nie? I co chciałam powiedzieć. I właśnie tam same kombinują, coś tam wymyślają. Wiem, że teraz w ogóle Kajusia ma zmienioną panią wychowawczynię. I ta pani obecna bardzo tutaj wspiera tą klasę i dużo właśnie pomaga, jeśli chodzi o organizowanie różnych takich imprez.
Dlatego jest też dla nas, rodziców, ułatwienie, bo mamy wsparcie w tej pani faktycznie takie, wiecie. No to jest dobre. No, ta pani naprawdę tutaj stara się bardzo i fajnie, że ogarnia wiele, wiele spraw z tymi naszymi dziećmi w klasie. Nie trzeba tam gonić zaraz rodziców. Nie. No, także tak Bardzo to u nas pomocne, bym wygląda. powiedział. A w szkole średniej, no to już w ogóle inaczej wszystko, nie? No. Już w ogóle wszystko inaczej wygląda, także tam to też dzieciaki inaczej to wszystko ogarniają. U nas też będzie inaczej wyglądać, nasze popołudnie. Każdy gdzieś leci. Ja lecę, ty lecisz. Będzie No trochę tak, gonitwy. tak Trochę będziemy dzisiaj, no ganiać. ja idę do szkoły, Ale Tomek też pogoda jest musi parę fajna. spraw pozałatwiać dzisiaj. No. Pogoda fajna, to będzie dosyć przyjemnie, myślę. Jak mi się gdzieś uda, to jakieś, może coś nakręcę fajnego. Jak będzie czas. No, Bo może. warto takie chwile uchwycić. Będę szukał, będę załatwiał różne sprawy, ale będę szukał również polskiej złotej jesieni. Możesz, wiesz co, sobie Promienie zrobić słońca. jeszcze? Możesz sobie sprawdzić później, czy już masz dowód do odbioru. Bo może by się tak złożyło, że już byś mógł odebrać ten swój dowód przy okazji, bo będziesz w pobliżu. A racja. A racja! Czyli tam bym sobie musiał iść, ale to od razu po drodze? No, sobie No, bo możesz. miałbym czas. No, możesz sobie Mógłbym się tam wyjść wrócić, wcześniej bo i muszę się wrócić. podjedziesz sobie busikiem. No, busikiem. Możesz sobie podjechać do rynku busikiem i sobie pozałatwić wszystko, nie? Tak. Tak. Jesteś grzeczny? Tak. Jestem grzeczny. No tak, no do rynku busikiem i później inne sprawy będę No, załatwiał. ale to jeszcze sobie tam zobaczysz, jak ci wygodniej będzie, nie? No. No. My tak sobie gadamy, wiecie? Tak sobie gadamy. I Tak. porozumiewamy się telepatycznie. Czasami też. Czasami też tak bywa. Ważne, żeby mieć też również dobry humor. Też również. Też również. Ale sobie gadamy. No nic, to wytniemy, to tam nic nie będą wiedzieć. Dobrze. To co, kochani, my się na chwilkę wyłączymy. Tak, wyłączymy się, chwilę odpoczniemy i niedługo każdy z nas musi... Leci. Leci. Kabarecik. Do zobaczenia, pa. I witaski ponowne. Jestem na placu Descartes, na tym ryneczku, kochani, bardzo fajnie. Przyjemna pogoda jest. Mówiłem do Danusi, ja już muszę lecieć, bo to i do pracy, i na zakupy. Małe, bardzo malutkie zakupiki, więc nawet nie będę filmował, bo nie ma za bardzo czego. Chciałem wam powiedzieć, że jest bardzo fajna pogoda. Jeśli ktoś ma czas, to niech sobie wyjdzie po prostu, przejść się tak jak ja. Nie musiałem iść, ale wiecie, jednak jak się jest takim człowiekiem jak ja, że lubię taką aurę, czyli jak w tej chwili lekko pochmurno jest, ale jest bardzo przyjemnie. Niektórzy się ubierają już. Widzę, że niektórzy ludzie są w długich spodniach dresowych, co po niektórzy w czapeczkach. A ja wiecie, no ja na krótki rękawek, o proszę bardzo, jestem ubrany, dlatego że mnie jest później bardzo gorąco, wiecie, ja jestem gorący chłopak, nie, po prostu jest no gorąco. No. I nawet na zakupy, jak gdzieś, wiecie, wyjdę, no to chwileczkę pochodzę, pospaceruję i zaraz jest mi gorąco. Tą fontannę wam chciałem pokazać, ale podejdę z tamtej strony trochę bliżej, bo w tej chwili nie mam możliwości wam zbliżenia obrazu. Tak jak mówię, jest świetny z tym pomysł zrobiony, bardzo mi się to podoba. Nie wiem jak inni mieszkańcy, ale Lipna, ale powiem wam, że mi się to bardzo, bardzo, bardzo podoba. Świetny pomysł. Ten, kto to opracował, no należy mu się uznanie i chyba jakaś premia. Tak ja uważam. Jakbym był burmistrzem, to bym go sowicie wynagrodził za taki świetny pomysł. Bo patrząc, jak to było tutaj wcześniej, no nie za bardzo, nie za bardzo. Nie wiem, może nowi widzowie nie pamiętają, starzy pamiętają, bośmy filmowali ten plac Descartes'a tutaj wielokrotnie. Patrzę w tamtą stronę, mnie się bardzo podoba. Jest zadbanie, jest fajnie. Tu jest taka tablica informacyjna. O, widzicie? I ta tablica informacyjna, no, zawiera takie różne ważne informacje, co się w mieście dzieje. Różne cenne informacje można sobie przeczytać, jest czytelnie, jest schludnie i jest czysto. Ja na to zawsze zwracam uwagę, bo wiecie, czasami jest ohydnie, czasami jest obskurnie,
a tutaj widać, że pilnują i no i brawa im za to, bardzo fajnie zrobili. Idę dalej, może później jeszcze mi się uda coś sfilmować, jeśli mi czas na to pozwoli. Kochani, od razu chcę podziękować za wczorajsze też miłe komentarze, czytamy je oczywiście wszystkie. Przykro nam, że niektóre komentarze znikają. Tutaj jest nasza staławicka Dorotka, no nie wiemy co się dzieje. Ja o tym co jakiś czas przypominam, dlatego że starzy widzowie znają tą historię, a młodzi, znaczy nowi widzowie, no niekoniecznie wiedzą o tym. Także jeśli wasz komentarz zniknie, wyślecie, a się nie pojawi, to pamiętajcie, że to nie my usuwamy, bo najczęściej są to bardzo miłe komentarze. Tu nie chodzi o to, że my usuwamy brzydkie, bo nie usuwamy, tylko jeśli już naprawdę ktoś przegnie pały, to po prostu blokujemy, ale nam chodzi o to, że samoistnie znikają. Ktoś mi kiedyś pisał, żebym popatrzył w mailu, w spamie. No nigdzie tego nie ma. Ja już szukałem, gdzie tylko mogłem, nie wiem dlaczego się tak dzieje. Mogę tylko podejrzewać, może po prostu na serwerach Google jest za mało już miejsca, bo filmików jest setki tysięcy dziennie wrzucanych. Kiedyś sam YouTube twierdził, że no będą jednak usuwać takie, wiecie, kanały, które może nie, że nie wnoszą nic ciekawego, tylko że po prostu są nieczynne, czyli ktoś coś ponagrywał, jakieś tam krótkie filmiki, nie, niezależnie od tego, czy to są wartościowe filmiki, czy nie, ale nie używa, więc będą usuwane. No ja się im trochę nie dziwię, bo wiecie, jak kiedyś czytałem, ile gigabajtów danych, terabajtów właściwie danych dziennie ludzie wrzucają do sieci, no to i te ich serwery mogły trochę spuchnąć, że tak powiem. Podejrzewam, że od tego. Albo od znaków. Chociaż niektórzy widzowie dają znaki, zamiast emotkę, buźkę czy kawkę, no to piszą ręcznie, prawda? Czyli kropka i nawias, albo smutna, albo wesoła minka. Wiem, że z tego powodu też było to odbierane jako spam w komentarzu. No i to jakiś pan czyści, więc ja się muszę zaraz stąd zmywać. Także kochani, nie gniewajcie się na nas, bo to nie jest nasza wina. Tak się po prostu dzieje. Jest to przykre i dla widza, i dla nas, bo ktoś mi kiedyś napisał, że trzeci raz już pisze komentarz o tej samej treści i dwa zniknęły. Nic na to nie poradzę, nic po prostu na to nie poradzę, ale w końcu się do nas dokopiecie i w końcu ten komentarz się wyświetli. Może mało pocieszające, no ale co mam zrobić? No nie mam innego wyjścia. Do zobaczenia, kochani, dziękujemy wam, że jesteście, a ja zmykam na krótkie zakupy, później do pracy. Już wracamy dosyć późną porą, moi drodzy, bo no, Dzionek taki był dzisiaj troszeczkę zwariowany. Tak jak widzieliście, Tomek był sam dzisiaj załatwiać sprawy. Ja byłam z kolei w szkole na zebraniu. Powiem wam, że teraz pani wychowawczyni jest super. Bardzo jestem zadowolona. Dzieciaki również są zadowolone. Widać, że pani lubi te dzieci i stara się bardzo. I jakaś tam wycieczka będzie już zorganizowana, ale to tak dopiero przed świętami. Jakieś wyjścia do kina będą, także będzie się dużo działo. Będzie na pewno sympatyczniej dużo. Pani też kupiła dla dzieci naklejki takie do klasy, poprzyklejała, żeby tak wiecie, było im milej też. Także naprawdę bardzo fajnie tutaj mam takie odczucie, że dzieciaki będą bardziej tak właśnie zaopiekowane i będą po prostu się najzwyczajniej w świecie lepiej czuły w tej szkole, naprawdę. Psychika będzie u dzieci lepiej działała. Także to jest bardzo ważne, jeżeli kochani u was w klasie źle się dzieje, zauważacie, że niekoniecznie wasze dzieci są jakieś niedobre, ale problem leży właśnie po stronie nauczyciela, to zawalczcie o to, żeby zmienić tego nauczyciela, bo chodzi jednak o to, ten spokój psychiczny naszych dzieciaków, żeby one były bardziej spokojne i z większą może przyjemnością chodziły do szkoły. No i to jest bardzo ważne. Bardzo tak. Ważne i nawet do Danusi mówiłem, jak tylko przyszła z wywiadówki, że to jest też dla rodziców dobre, bo rodzice się nie muszą stresować, wiesz, bo jak się tak o kimś nasłucha samych negatywnych rzeczy od dzieci, później od innych rodziców, to tak jakoś ciężko jest, nie, rozmawiać. A tak to tak. Od świeży, otwarty umysł, młoda nauczycielka, tak, widać, że jej się chce uczyć. Tak, nauczycielka jest chyba 3 lata ode mnie młodsza, także naprawdę fajna pani. Wszyscy jesteśmy bardzo właśnie zadowoleni, i rodzice, i dzieciaki. Dzieci, no najważniejsze, że dzieci. Tak, także na pewno będzie
to bardziej przyjemny rok szkolny no, niż dotyczy. No dzisiaj była radość taka, już widziałem tutaj no, w domu, jaka była radość u Kai, to. No fajnie, no, fajnie, bardzo fajnie. No a dzionek nam tak właśnie mówimy. Tak, dzisiaj nam, kochani, uciekł tak dzionek, dlatego tak. Już tak króciutko dzisiaj króciutko, do Was tak. Nagrywamy. Jutro będzie nowy dzień, to będziemy tak, wiecie, od rana systematycznie już sobie po troszeczku nagrywać. Nie na tak, bo to też nie ma co na siłę, nie? Bo, na siłę nie. Bo to wtedy nic dobrego nie wychodzi z tego. Nigdy nic dobrego i tak jak mówiłem, po drugiej stronie nie siedzą idioci, tylko bardzo mądrzy ludzie, którzy nas obserwują, znają i my na siłę, jakbyśmy mieli nakręcać coś, no to nie. To wiesz, od tylu lat nas ludzie znają, że wiedzą. Nie, to nie miałoby po prostu sensu. Nie miałoby sensu. Też się przymuszać czy coś, także zawsze staramy się, żeby to było wszystko, wiecie, na spontanie, naturalnie, tak, bez udawania i tak dalej, i tak dalej. Ale takie zmęczenie trochę już czuję. Tak, bo to jednak była gonitwa dzisiaj troszkę, nie? I dlatego tak nam już ten czasami mam tak, że jak dużo załatwiam coś na mieście, idę na zakupy, do pracy, później gdzieś tam jeszcze idę, to tak jestem dotleniony, że czasami mi się kukulek robi dym. Twoje zwrócenie uwagi nic nie pomoże. Nie, bo on już jak wiecie, jak jest w transie, to już jest koniec. Przed chwilą go też tak odganiałem, bo byłem chwilę na balkonie posiedzieć, to też tak było. Odgoniłem go, to wrócił, wrócił z powrotem i już poszedł. Powiedział, że ja go zaraz będę wyganiał. No. Także tak to wygląda u nas. Wam, kochani nasi, bardzo dziękujemy za wszystkie komentarze, za wszystkie przemiłe słowa. Tak. Życzymy Wam dobrego, przyjemnego wieczorku. Mam nadzieję, że ten tydzień będzie dla Was bardzo pozytywny, taki udany, zdrowy, że widzę, że pogoda będzie też ładna w tym tygodniu, także taka akurat, taka fajna, bardzo przyjemna jesień będzie. Więc korzystajcie z tych takich ciepłych dni, nieupalnych, ale ciepłych, bardzo przyjemnych. Także życzymy Wam wszystkiego dobrego, dobrych humorów, no i przede wszystkim tego zdrowia naszego cennego. Zdrowia, tak, bo dużo naszych stałych widzów choruje. No. Ciągle to słyszymy, także kochani, trzymamy teraz również za Was kciuki, tak. Żeby nie było gorzej, bo tak niektórzy mówią, zawsze może być jeszcze gorzej. Dokładnie. Także oby gorzej nie było, żeby jako tako to zdrówko było. Tak. Także trzymajcie się cieplutko, pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Was bardzo serdecznie, udanego wieczorku, fajnego odpoczynku i dobrego samopoczucia psychicznego i fizycznego. Tak jest. Do zobaczenia jutro. Pa.